Pan Grzegorz Pękalski, Karuzela Holding, Jastrzębie Zdrój, otwarcie nowego parku handlowego. Proszę powiedzieć, Państwo budujecie w całej Polsce takie centra handlowe. Czym jest ten projekt, ta inwestycja? Tak, to jest nasz 11 projekt w całej Polsce. Jesteśmy od samej północy, od Kołobrzegu i to jest ten w Jastrzębiu, najdalej na południe wysunięty nasz projekt. To jest trzeci projekt na Śląsku, ale również dlatego, że moim wspólnikiem i partnerem jest pan Janusz Botorek, który pochodzi z Redutowy, czyli niedaleko stąd. To jest nasz jeden z większych obiektów, otwarty dzisiaj, będzie służył nam i mieszkańcom Jastrzębia przez długie, długie lata. Wprowadziliście Państwo ciekawy element architektoniczny, jednocześnie dotyczący infrastruktury drogowej. Tego w Jastrzębiu Zdroju jeszcze nie było, ten wjazd do tego centrum. Tak, rzeczywiście Jastrzębie ma to do siebie, że jest położone na terenie nierównym, pagórkowatym. Wobec tego nawet jeżeli udało nam się znaleźć płaski teren, jak ten, na którym stoi obiekt, trzeba do niego dojechać rampą. I ta rampa przy ulicy Armii Krajowej, stworzona razem z rondem miejskim, jest takim elementem, który wprowadza potok samochodów do tego obiektu. Zresztą zapraszam wszystkich, można tu przyjechać, zobaczyć. Oczywiście dzisiaj, w dzień otwarcia, ona się delikatnie korkuje. Miło nam, że mieszkańcy doceniają ten obiekt i chcą się z nim zapoznać, ale zapewniam, że za kilka dni będzie ruch płynny na niej. Pan prezydent Urgoł zdradził nam, że rozmawialiście panowie o ewentualnej rozbudowie tego miejsca, że to nie jest skończona całość, umożliwia powstanie tutaj nowych placówek, bycie większym centrum. Tak, rzeczywiście planujemy rozbudowę w tej chwili. Myślę, że nastąpi to w ciągu półtora, dwóch lat. Ale oczywiście jak zawsze po pierwszym etapie musimy chwilę złapać powietrza i już na deskach architektów są koncepcje i projekty kolejnego etapu, który doda do tej części, tu jest 11 tysięcy metrów, doda około 7-8 tysięcy metrów kwadratowych więcej. Wiadomo, że karuzela cały czas się kręci, więc rozumiem, że karuzela się nie zatrzyma i kolejne inwestycje, pomysły, projekty przed Państwem. Absolutnie tak. Nie mamy żadnego ograniczenia terytorialnego. Są zarówno nowe projekty planowane, jak i rozbudowa istniejących obiektów, więc uważamy, że najbliższe 10 lat co najmniej to jest okres wytężony dla nas pracy. Bardzo dziękuję.